Prvo, dobar dan svima. Pierwszy dzień dobry do wszystkich. Dzień dobry do wszystkich. Izuzetno bitna utakmica nas czeka sutra. Oczekujemy jutro bardzo, bardzo ważny, ważny, trudny mecz. Protiv jako kvalitetnog tima. Przeciw bardzo, bardzo dobrog zespola, który ma bardzo dużo jakości. I koji ima veliki napadački asortiman. I który ma bardzo dużo możliwości w ataku. Tu pre svega mislim na tri najbolje igrača tima. To najbardziej myślę o trzy najlepsze zawodnika zespolu. Koje daju preko 60 i nešto posto poena za Szczecin. Który trafiają ponad 60% punktów dla zespolu Kinga. Na prvom mestu sigurno sve polazi od playmakera. Po pierwszym wszystko zaczyna się od rozgrywającego Medloka. Pa ide do kikowskog igrača koji pravi razliku u ovoj ligi. Potem zależy dużo od zawodnika Kikowskiego, Pawła Kikowskiego, który robi bardzo wielką różnicę w tej lidze. I onda Jogela. I na końcu Jogela. Naravno, svi ostali su se jako dobro uklopili u ovaj sistem. Wszyscy reszta zawodników se bardzo, bardzo dobro skomponowało w zespolu. Pa su i oni puni samopouzdanja i u velikoj meri razigrani. I oni są, wszystko im chodzi i bardzo dobrze są w zespolu, rozegrani są i dają potencjał, czują się samopewno. Nakon prethodna dwa nasze gostowania. Po ostatnich dwa mecze na wjeździe. Najwyższe mnie brine nasz procenat szuta za 3 poena. Najbardziej mnie martwi skuteczność za 3. Koji je na prethodne dve utakmice bio svega 25%. Który ostatnje dwóch meczów było tylko 20%. 25%. Kao i loša forma nekih igrača. Też martwię się o złe formy jakich zawodników, kilka zawodników. Ono što je dobro je uklapanje novog igrača. Jedna pozytywna rzecz jest, że nowy zawodnik czuje się dobrze z zespołu i pokazuje, że jest część zespołu. Za koga sam siguran da će do kraja sezone časno i pošteno da nosi dres Košalina. I jestem pewny, że on honorowo i honorowo będzie przedstawiał klub i barwę kluba. Hvala vam svima što nam dajete takvu podršku. Dziękuję wszystkich na wsparciu. Pozivam navijače da nam pomognu sutra. Zapraszam kibice, żeby nam pomogli jutro. Mi opet idemo sa istom idejom. I znowu mam samą ideję, to je... Naravno, da moramo da pobedimo. A to je tylko jedna, že musimo vigrać. Bez obzira što je Šćećin favorit. Nevažno, že Šćećin je favorit. Ali ja ne mogu drugačije da razmišljam, zaista. Ali ja ne mogu mišljići inače. Nego da ubedim tim da moramo da probamo svaku utakmicu do kraja sezone da idemo na pobedu. Že bi ogarnuć zespol i že bi vigrali, postarać se vigrać na každe meču. Sa drugačijim razmišljanjem i negativnom energijom sigurno se ne bi bavio onda ovim poslom. S inim pomisli i s dužo negativne energije napevno nje bi zajmoval se tom pracom. Tako da verujem da ćemo napraviti do kraja sezone još neko veliko iznenađenje. I jestem pevni že bendje kilka nispođanek do konca sezona. Prva šansa je sutra. Pierwsza šansa je jutro. Naravno, Šćećinu se ne preti kao boljem timu. Ne možemo mówić, že 100% igrami, bo oni są favoritami i bardzo dobri zespol. Ali ćemo se boriti. Ale povalčimi. I trebamo zaista veliku podršku sutra. I potrebujemo i bardzo, bardzo veliko i dobro sparće na jutro. I nadam se da ćemo konačno obradovati naše navijače. I mam nadzieję, że nasze kibice będą na końcu szczęśliwi. Na prvom mestu ja zaista imam veliku moralnu obavezu prema tome. Po pierwszym ja mam bardzo, bardzo wielki etyczny obowiązek do tego. I nadam se da će svi u mom timu prepoznati moment.
i mam nadzieję, że wszyscy będą, to wszyscy zawodnicy w zespołu będą rozumieli ten czas i że muszą się ogarnąć. Nisu, kao i uvek, mi smo od kad sam došao ovde, evidentno se susrećemo s tim problemom koji ste primetili. Očevišće, nije se smo všisti zdrovi i jak i sami vjeće o tem, že od puki ja jestem tutaj, ciągle mam i problema, zdravotnih problemov. Kao što nam je na nekim utakmicama bio neophodan Kacper, konkretno mislim na Aseko i Lublin, jak na przykład Kacper Mlinarski nam był bardzo, bardzo potrzebny na dwóch meczów przeciw Aseka i Lublina. Jel smo baš trebali jednog takog igrača na toj poziciji, falio nam. Bo brakovalo nam... Samo par minut. Brakovalo nam takiego zawodnika na toj poziciji tylko kilka minut, żeby utrzymać se, ale... Evo, sada nam fali Wadowski. Teraz nam brakuje Wadowskiego. Ono što mogu da kažem da je pozitivnije od zdravlja, to čini mi se da smo došli do jako dobre kondicione spreme posle 60 dana. Ale co jest bardzo, bardzo też ważno, ważniejsze niż zdrowotna sytuacja jest, że jesteśmy w bardzo dobrej formie teraz. I wytrzymam i kondycyjnie smo bardzo dobre przygotowani. To pokazuju brojevi, čak i zadnje dve utakmice koje smo izgubili, imali smo premoć u kontranapadu. To też pokazują ostatnie dwa mecze, niestety przegrane, ale przegrane dwa mecze, że pokazuje, że mieliśmy dużo szybkich ataków niż inni zespoli. Ale się slażam sa vama, na prvom mestu zdravlje trenutno problem. Ale oczywiście zgadzam się z panem, że zdrowie jest bardzo, bardzo wielki problem teraz. I nadam se da će neki podići svoju formu i igrati bolje. I mam nadzieję, że kilka ich wróci na formę, która jest optymalna. Ja nam je svako potrebno. Bo w tym momencie każdy zawodnik jest potrzebny. Chciałem wszystkich przywitać na początek. Kingi Szczecin. Poprzedni mecz bardzo dobry, wygrana z bardzo silnym zespołem, Dąbrową. Bardzo zrównoważony zespół pod koszem i na obwodzie. Utalentowani gracze. Dobry polski zmiennik, mój kolega. No, Paweł Kikowski, który straszy z rzutem, penetracją. Dobrzy zagraniczni zawodnicy. Będzie to bardzo ciężkie spotkanie, ale my tych ciężkich spotkań się nie boimy. Pokazaliśmy już to dwa razy, że to nawet nam dodaje skrzydeł, ułatwia nam. Ci ciężsi przeciwnicy często nas lekceważą, co jest naszym bardzo wielkim atutem. Wtedy pokazujemy im, że akademicy się niczego nie boją i są w stanie wygrać z każdym. Myślę, że podejdziemy do tego meczu po ostatniej naszej przegranie z bardzo dużym zaangażowaniem, jak do każdego, ale brakuje nam i mamy głód tego zwycięstwa u siebie, które dawno nie było. No, będzie to na pewno bardzo spotkanie, tym bardziej, że nie jesteśmy w roli faworyta, co na pewno nam pomoże.